Witajcie moi drodzy, witam was w środę, mamy środek tygodnia, czas na golenie po ciężkim dniu pracy. Dzisiaj yerba już uszykowana, także myślę, że możemy zaczynać. A dzisiaj mam dla was bardzo, ale to bardzo ciekawą propozycję. Oczywiście w portugalskich klimatach od lawędziaka, także już zaczynam, dopijam yerbkę. W Matero Indega Selection Especial, także wszystkim fanom paragwajskiej yerby bardzo serdecznie ją polecam. Mało znana, lecz bardzo dobra yerba. Na pewno wszystkim fanom Pajarito, Kurupi, Selecty na przykład. Też w wersji premium bardzo, bardzo podejdzie. Ale nie dzisiaj o yerbie, bo mógłbym bardzo długo o tym rozmawiać. Dzisiejsze golenie z produktem od Achilles Brito, czyli Ach Brito Monio, słuchajcie. Takie oto cudo. Dlaczego cudo? Ponieważ jedyne w swoim rodzaju mydełko do golenia. Nigdzie indziej nie spotkałem się z takim oto, powiedzmy, wypustem, z wyglądem mydła do golenia, ponieważ wszystkie, z którymi miałem do czynienia, przeważnie są okrągłe. A tutaj Ach Brito. Tak prezentuje się to mydełko. Jest ono w kartonowym opakowaniu, więc bardzo, bardzo estetycznie zapakowane. Pamiętacie z serii z kremem do golenia, które mam tutaj. Również posiadam w swojej kolekcji. Zobaczcie, tak wygląda cała seria Monio od Ach Brito. Mydło kąpielowe, które już niedługo zacznę pomalutku używać po prostu do kąpieli. Tutaj krem, który ostatnio wam przedstawiałem, i dzisiaj kolej na Monio jako mydło do golenia. Informacje są bardzo skromne o tym mydle, jak czytałem. Po prostu zapach przede wszystkim morski, oceaniczny, taki jak w Portugalii. Przede wszystkim morski z drzewną nutą. I tak jest tutaj w tym przypadku. Zobaczcie, jest tego 90 gram. Taki jest skład tego mydła. I powiem wam, że jedyne w swoim rodzaju. Dlaczego? Po rozpakowaniu w środku opakowanie jest takie błyszczące, przez co mydełko bezpiecznie, nawet po używaniu tego produktu, tego mydła, możemy z powrotem zamknąć i nic się z tym nie stanie. Zobaczcie, tak wygląda mydło do golenia w wersji portugalskiej. Tak się prezentuje. Mamy wytłoczone logo Ach Brito, czyli Achillesa Brito, założyciela, o przepięknym morsko-drzewnym zapachu, porównywalnym z czym bym porównał to mydełko? Na pewno Lea Classic, na pewno Truffitten Hill 1805 bardzo podobnie pachnie. Na pewno porównałbym to do Saponificio Varesino 70, czyli 70th Anniversary. Także to są takie, dokładnie takie klimaty morskie na teraz, na nadchodzące lato. I już, czym się dzisiaj będę golił? Zobaczcie, po pierwsze użyję mojego ulubionego mydełka ze sklepu lawendziak.pl, czyli My Kraków jako pre-shave, już tutaj uszykowane. Do golenia użyję mojej maszynki, która ostatnio zawitała na kanale, czyli maszynka Gillette Kingsea Gillette, czyli King Camp Gillette z żyletkami również Kingsea. I ostatnim w sobotę gwoździem programu, czyli tutaj on jest, zaraz zejdę na dół, będę wszystko wam pokazywał. Wycisnę z niego wodę, czyli 1305 Semog z włosiem premium. Także tak on się prezentuje, bardzo
Bardzo fajny pędzel, powiem Wam tak. Jestem po pierwszym użyciu i 1305 i tego ekskluzywnego SOC i w jednym przypadku i w drugim przypadku jest bardzo dobrze, lecz ja na razie uważam, że jest tutaj delikatna przewaga w mojej ocenie. Jest tutaj przewaga 1305. Delikatniejsze włosie, łatwiejsze dające się wyrobić ręcznik. Także tutaj SOC na pewno będzie zdecydowanie dłużej trwało, żeby to włosie się złamało, ale to sobie pogadamy na osobnym filmie, na osobnym odcinku. Dzisiaj gwoździem programu jest Ach Brito, Monio i ich mydło do golenia. Do tego użyję. No i po goleniu również morski klimat, ponieważ połączyłem wydanie morskości portugalskiej i polskiej, czyli Cool Pol Admiral Aftershave. Zobaczcie, z takim oto statkiem tutaj wiadomo, wielu moich fanów dopytywało o ten aftershave, więc no nie mogłem nie zrobić tego dla Was. Poszedłem do drogerii polskich, poczekałem, aż będzie dostawa. Była, przyjechała. Zakupiłem również za niecałe, za 9,99, więc bardzo niedrogi produkt. Tymczasem zwilżam twarz. Robię pre-shave moim mydełkiem o zapachu piwnym. O zapachu piwnych krakowskich restauracji. Jak to można nazwać inaczej? No, jest to mydełko tak trafione jak żadne inne. I tutaj pan ze sklepu lawendziak.pl trafił w moje gusto idealnie. Jak tylko przeczytałem to, wiedziałem, że muszę je mieć. Także również bardzo serdecznie Wam polecam. Pamiętajcie, Maj Kraków. Choć jestem z Poznania, to ono jest fajne mydełko, fajne w tym sensie, że pozostawia skórę dobrze nawilżoną, nie powoduje wysuszenia mojej skóry, także tutaj zdecydowanie wszystkim tym, którzy mają jakieś, tak jak ja na przykład, mają skórę delikatną, to mydełko naprawdę daje radę. Ono nie jest w żadnym stopniu dla mnie podrażniające. Bardzo dobrze się moja skóra czuje po tym mydle. Choć jest to po prostu zwykłe toaletowe mydło, no ale o jakim zapachu piwa, no to się nie dzieje. Dobrze. Ja napuszczę sobie troszeczkę wody do umywalki. Dlaczego? Bo dzisiaj będę wyrabiał sobie na twarzy. Ale żeby wyrobić to mydełko na twarzy, widziałem jak należy je prawidłowo użytkować. Choć wiadomo, że ja je i tak przełożę do mojej miseczki. Już, a tymczasem zacznę je wyrabiać tak, jak powiedzmy zostało one stworzone do tego, czyli w ten sposób. Bardzo wygodny sposób przede wszystkim. Nacieramy naszą twarz tym mydłem, tak jak sztywet do golenia. Lecz uważam, że
W sztyfcie do golenia nie ma takiej wygody. Muszę to sprawdzić niedługo. Delikatnie zmaczam mydło. Kto by pomyślał? Kostka do golenia. Bardzo praktyczne. Uważam, że świetny produkt, jeśli chodzi o wyjazdy. Jeśli chodzi o wyjazdy, to ten produkt będzie naprawdę dla kogoś, myślę, numerem jeden. Dobrze. Woda wylana. Pędzel wyciśnięty. Dzisiaj drugie golenie z pędzlem Semog 1305 z włosiem premium. Także przejdźmy już do wyrabiania piany, bo ja już jestem, powiedzmy, niecierpliwy troszeczkę. Przetrę tylko sobie rączkę i... Pisaliście pod filmami, że można spróbować wody. Można spróbować złamać te pędzle na różne sposoby. Ja uważam, że to nie będzie zabawy wtedy z łamaniem takiego pędzla. Tego sam jestem ogromnie ciekaw, po ilu goleniach ten pędzel nabierze swej miękkości. Zobaczcie, piana z tego powstaje natychmiast. Pachnąca morzem przede wszystkim. Uważam, że to mydło w porównaniu do kremu. Krem, pamiętam, był bardzo intensywny, a mydło, uważam, w mojej ocenie jest jeszcze bardziej do góry. Nie wiem, może dlatego poprzez to wyrabianie na twarzy. Zobaczcie, piana się tworzy naprawdę w kilka chwil. Tutaj naprawdę dla wszystkich, którzy golą się codziennie lub używają, lub lubią taką prostotę używania tego, tych produktów, to tutaj połączenie jakości z praktycznością jest po prostu idealne. Jeszcze odrobinę wody. Dosłownie moczę same końcówki pędzla i wyrabiam dalej. To jest drugie użycie tego pędzla i powiem Wam szczerze, że naprawdę pędzel po drugim użyciu, a zmiękł bardzo. Bardzo fajnie. I za każdym razem robię tak samo, tak jak pokazywałem Wam na pierwszym filmie z tymi pędzlami. Moczę je po prostu przez 20 minut lub więcej w wodzie o temperaturze około 60 stopni. Czyli po prostu takiej gorącej wodzie. Ale wiadomo, żeby tego włosia nie zniszczyć, czyli takiej gorącej, że możemy palec włożyć i nas nie oparzy. Zobaczcie, jaka piana z tego wychodzi. Bardzo, bardzo fajna, bardzo gęsta, powiedziałbym, więc jadam jeszcze. Umoczę odrobinę
Wydawałoby się, że dzik, że twardy, że szczotka. Niektórzy twierdzą, że tylko borsuk. Wcale to nie guzik, prawda? Naprawdę świetny pędzel. Słuchajcie, to jest jego drugie golenie, a mojej twarzy. Jezu, co za piana. Po prostu mógłbym tak cały dzień. Coś fenomenalnego. To mówi samo za siebie. Więc Włosie Premium potwierdzam. Zmiękło. Na razie mam drugie golenie. Zobaczymy, co będzie po szóstym, siódmym, dwudziestym goleniu. Także tutaj jedziemy z tematem Kingsley Gillette. Zobaczcie, jak gęsta piana z tego wychodzi. Więc co będzie, jak użyję syntetyka w misce? Teraz się boję. Ślisko, przyjemnie jest. Naprawdę zapach. Nienachalny. Zobaczcie. Jest i on. Wypadł jeden włos. Dla tych, którzy zapytają, czy wypadają ci z niego włosy, tak, wypadł mi jeden włos. Tak, i to golenie z tą maszynką. Jest to moje czwarte golenie z tą maszynką, jeśli dobrze liczę. I potwierdzam, naprawdę świetna maszyna. Jak za te pieniądze nie mam większych, myślę, oczekiwań wobec delikatności, według agresywności tej maszyny. Niczego lepszego nie jestem w stanie oczekiwać za niecałe 70 zł. Znaczy uszy całe w pianie. Zebra się tutaj to wszystko. Tak, na twarzy. Na twarzy został przepotężny film. Widzicie, jeszcze są białe. Nie zmyłem do końca, ale uważam, że mydło zostawia o wiele większy film niż krem. Chociaż dzik to nie magazyn piany, jak syntetyk czy borsuk w szczególności, to chodźcie, jaka piana. Wow, no to jest odkrycie. Można by powiedzieć, każdy produkt od lawendziaka, który zakupiłem, czy to Confiance'a, czy krem do golenia Monio, czy teraz używanie tego mydła, to po prostu, no to jest czysta przyjemność. No tutaj, wybaczcie mi mój zachwyt, no ale tak jest. Jest, no za te 20,
20 chyba 5, tak, czy tam 29 zł, które musimy dać tutaj za to mydełko. Drugi włos. Naprawdę świetna sprawa. Tym bardziej wszystkim fanom takich świeżych zapachów, morskich przede wszystkim, odświeżających. Oto z pewnością mogę polecić. Zobaczmy. Zobaczcie, tu jeszcze zostało w pędzlu. Jakbym w ucho nie napchał, to bym nie był sobą po prostu. Więc. Już. Pozwólcie, że włóczę tylko rękę. I przejdziemy do drugiego przejścia. Maszyna bardzo przyjemna w połączeniu z takimi produktami. Po prostu robi swoje. Robi swoje bardzo dobrze. Dodatkowo ta piana. Ta piana z Monio. Bardzo daje dobry poślizg. Jest ochronna. Możemy się spokojnie. Super. Jak dla mnie nic dodać, nic ująć. Zostaje naprawdę na skórze taki śliski film i dużo tego filmu. Myślę, że w tym przedziale cenowym ciężko o. Ciężko będzie o lepszy produkt. Więc nie pozostaje mi nic. Twarz umyta. Od razu pokażę, co tutaj się dzieje. Zobaczcie, osadu zostało troszkę. Lecz to nie jest osad, jaki jest mi znajomy w przypadku mydeł brytyjskich, angielskich, gdzie po prostu maszynka jest oblepiona. Jest to tutaj taki normalny osadowa powłoka na maszynce, którą myślę da radę spokojnie za chwilę umyć. Ja tymczasem myję pędzel. Nic nadzwyczajnego. Przetrę tylko rączkę. 1305. Już dzisiaj mogę chyba powiedzieć z pełną odpowiedzialnością i świadomością, że pędzel zasługuje na swoje miano, choć będzie on częstym gościem na moich filmach. Widzieliście 3 razy, idziemy na ręcznik.
zawsze dosyć energicznie. Wycieram. Już powędruje na swoje miejsce, czyli na stojak, odwrócony będzie w tej pozycji, tak jak pokazywałem to w ostatnim filmie. Zobaczcie, tak się prezentuje, tak wygląda w łosie. Cóż, myślę, że zestaw portugalski, który mogę Wam z pełną odpowiedzialnością i z pełnym, myślę, z premedytacją polecić, ponieważ świetne, świetne pędzle. I dzięki lawędziakowi możemy odkrywać także portugalskie produkty, które również reprezentują naprawdę klasę światową. Więc polecam bardzo serdecznie po goleniu Admirał. Przejdźmy już teraz do aftershave'a. Zobaczcie, na mamy aftershave z Coolpolu 100 ml ze statkiem, może konkwistadorów, nie wiadomo, może pirackim. Fajnie by było, gdyby to był piracki statek. Zobaczcie, tak prezentuje się płyn. Tutaj mamy skład, mam nadzieję, że chociaż troszkę tego składu będzie widać. Wyprodukowano w Coolpolu w Wielkopolsce, koło Pobiedzisk, w małej firmie, powiedzmy takiej zielonej latarni produktów. Dookoła nas pełno produktów zagranicznych, a to taka nasza polska zielona latarnia. Także tutaj zapach morski, akwatyczny przede wszystkim. Zawiera wyciągi ziołowe, usuwa z twarzy po goleniu alkaliczne pozostałości, łagodzi podrażnienia skóry i daje przyjemne uczucie świeżości. Krótko i na temat, jest kryza. Dawkujemy. Leci z niej dosyć mocno. W mojej ocenie podobny zapach. Podobny zapach do Old Spice White Water, delikatnie do Aqua Velvy, nie do Barbusa. Do Barbusa bardzo, bardzo przyjemna woda admiralska. Także uważam, że na tegoroczny wyjazd nad morze ja chyba mam swój zestaw. Jeśli będzie mi dane w tym roku być nad morzem, to ja chyba już wiem, co ja za sobą zabieram. Nie muszę Wam mówić nic więcej. Także słuchajcie. Na zdrówko, żonko! Psika mi tam, no. Dobrze. Zobaczcie. Kończąc tym miłym akcentem, Admirał i Monio. Bardzo morski, bardzo śródziemnomorski zapach. Polecam serdecznie. Niedrogo przede wszystkim. A bardzo dobrze. I dostępny na lawendziak.pl, gdzie widziałem ostatnio, wjechały naprawdę ciekawe nowości. Radzę sprawdzić. Mnie również one bardzo zainteresowały, więc kto wie, może usiądę w weekend, zrobię zamówienie, a może też jutro, bo czasem może tych produktów zabraknąć. Także cóż, żegnając się z Wami, życzę Wam przyjemnej środy, trzymajcie się zdrowo i widzimy się w kolejnym goleniu. Także cześć.